Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Wiosna i okres wakacyjny to czas, kiedy przygotowywanie przetworów owocowych i warzywnych idzie pełną parą. Mamy do dyspozycji wiele świeżych surowców, których smak i wartość odżywczą warto utrwalać, aby cieszyć się nimi jesienną i zimową porą. I na potrzeby dzisiejszego odcinka wybrałem jeden z takich surowców, a mianowicie buraki, o których właściwościach leczniczych chciałbym powiedzieć. Opowiem zarówno o zwykłych burakach, ale również odniosę się do cieszącego się coraz większą popularnością zakwasu z buraków i ogólnie buraków fermentowanych. Powiem, dlaczego to właśnie buraki fermentowane, kiszone, mają pewną przewagę nad surowymi, świeżymi burakami. Oczywiście nie zabraknie też przepisu na zakwas z buraczków. Jeśli interesuje Cię to, jakie korzyści zdrowotne możesz odnieść z jedzenia buraków, czy rzeczywiście pomagają one na anemię i jak prawidłowo kisić buraki, aby ten proces się w pełni udał, to zachęcam Cię do pozostania ze mną do samego końca filmu. Zapraszam do oglądania. Na wstępie standardowo krótka informacja o tym, jakie cenne składniki możemy znaleźć w burakach. Tu od razu zaznaczę, że w wielu artykułach i filmach można spotkać się z informacją, że buraki zawierają cały komplet witamin i składników mineralnych. Każda witamina jest wymieniana po kolei i to samo dotyczy pierwiastków. Prawdą jest, że buraki zawierają naprawdę wiele z tych składników, ale ja chciałbym skupić się tylko na tych związkach, które występują w szczególnie wysokich ilościach, aby podkreślić ich obecność. Otóż buraki słyną, może nie słyną, bo mało kto o tym mówi, ale powinny słynąć z wysokiej zawartości manganu. Spożywając jedną sztukę dostarczamy mangan na poziomie około 17% dziennego zapotrzebowania na ten składnik, czyli dzięki tylko temu jednemu produktowi dostarczamy naszemu organizmowi 1/6 potrzebnej dziennej porcji manganu. Mangan to składnik, który uczestniczy w procesach związanych z krzepnięciem krwi. Dodatkowo jest on niezbędny do budowy i utrzymania zdrowych kości. Mangan jest również wykorzystywany do wytwarzania enzymów przeciwutleniających, które zapobiegają stresowi oksydacyjnemu i chronią nasz organizm przed szkodliwą działalnością wolnych rodników. Na uwagę zasługuje również potas, który jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowej gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Myślę, że wielu moich słuchaczy wie, że potas to pierwiastek, który pomaga utrzymywać prawidłowe ciśnienie krwi, ale o tym aspekcie powiem więcej, gdy przejdę do omawiania właściwości leczniczych. Teraz skupmy się na witaminach, a właściwie na jednej z nich, czyli na kwasie foliowym. Otóż buraki to jedno z najlepszych naturalnych źródeł tej witaminy. Zaledwie jedna sztuka pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na kwas foliowy w około 25–50%. Witamina ta ma niebagatelny, korzystny wpływ na nasz układ krążenia, a także układ nerwowy, ale o tym powiem również za chwilę. Gdy mowa o wartościach odżywczych buraków, to nie sposób nie wspomnieć też o betalainach, czyli związkach, które odpowiadają za czerwoną barwę tych warzyw. Do tej grupy składników należą np. betanina i betacyjaniny. Te związki charakteryzują się wysoką aktywnością przeciwutleniającą, co również zwiększa potencjał prozdrowotny buraków. Tu jeszcze jako ciekawostkę powiem, że te barwniki są wykorzystywane w przemyśle spożywczym i można znaleźć je na etykietach niektórych produktów pod nazwą czerwień buraczana lub pod numerem E162. To tylko dowodzi temu, że nie każdy numerek E, który znajduje się na etykiecie, oznacza coś niekorzystnego dla zdrowia. O właściwościach zdrowotnych buraków świadczy też obecność nieorganicznych związków azotu. To właśnie m.in. te składniki odpowiadają za korzystny wpływ buraków na nasz układ krążenia. Warto też wspomnieć, że buraki są dobrym źródłem błonnika pokarmowego. W jednej sztuce znajdują się prawie 3 gramy tego składnika, czyli ponad 10% dziennego zapotrzebowania. Dodam jeszcze, że buraki pomimo stosunkowo wysokiej zawartości węglowodanów, o czym jeszcze powiem w kontekście buraków kiszonych, dostarczają niewiele kalorii. Jeden burak to około 40 kilokalorii. Aby jednak nie przetrzymywać już Państwa w niepewności co do właściwości zdrowotnych buraków, przejdźmy teraz do ich omówienia. Opowiadać o burakach i nie wspomnieć o ich działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze, to jak nie powiedzieć nic. Buraki zaliczam do ścisłej czołówki produktów, które warto, aby do swojej diety włączyły osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze. W najnowszym opracowaniu naukowym badacze udokumentowali, że jedzenie buraków może skutkować obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi o 3,6 jednostek. Dodatkowo spożywanie tych warzyw prowadzi też do redukcji rozkurczowego ciśnienia krwi średnio o 1,3 jednostek. Przy czym zaznaczę, że efekt ten może być jeszcze lepszy, gdy taka terapia buraczana będzie trwała dłużej niż 14 dni. Istnieje wiele mechanizmów, poprzez które buraki wpływają korzystnie na regulację ciśnienia krwi. Przede wszystkim przyczyniają się one do wzrostu stężenia tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne. Bardzo dobry rezultat można osiągnąć stosując sok z buraka w ilości około 1 szklanki dziennie, ale co do wysokości spożycia buraków i przetworów buraczanych odniosę się jeszcze pod koniec tego filmu. Zanim przejdę do kolejnej właściwości terapeutycznej buraków, 20 sekund przerwy, ponieważ chciałbym Państwa zaprosić do zapisania się na mój poranny dziennik zdrowia. Jest to newsletter, czy jak kto woli biuletyn w formie maili, które wysyłam od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 6 rano. Każdy dziennik, jaki otrzymujesz na swoją skrzynkę e-mail, to około 5 minut czytania, a więc krótka lektura do porannej kawy lub herbaty i świetny sposób, by rozpocząć dzień od praktycznej informacji o zdrowiu. W dzienniku dzielę się informacjami, które możesz wdrożyć w swój styl życia i dietę dosłownie od razu po przeczytaniu, co myślę jest dużą wartością. Na przykład ostatnio pisałem o niedocenionej roli krzemu w leczeniu i zapobieganiu osteoporozy oraz miażdżycy i że najlepszym źródłem krzemu jest bezalkoholowe piwo, ponieważ zawiera go 20 mg na litr i krzem z tego produktu ma najwyższą przyswajalność spośród wszystkich dostępnych produktów. Aby nie przegapić najbliższych maili, zapraszam do zapisania się na mój poranny dziennik zdrowia. Wejdź na www.drbartek.pl i zapisz się teraz. Pole na zapis będzie tuż pod zieloną strzałką, a jeśli go nie widzisz, to znaczy, że przeglądarka blokuje to pole i wystarczy wejść na stronę z innej przeglądarki. Zapraszam, a teraz wracam do właściwości terapeutycznych buraków. Gdy jesteśmy w temacie układu krążenia, to trzeba też podkreślić, że związki obecne w burakach zmniejszają sztywność naszych naczyń krwionośnych i tym samym poprawiają przepływ krwi. W ten sposób mogą w pewnym stopniu zapobiegać powstawaniu miażdżycy i występowaniu chorób sercowo-naczyniowych. Te informacje zostały potwierdzone w najnowszej publikacji naukowej z 2021 roku. W tym miejscu warto przypomnieć o obecności kwasu foliowego w burakach, a to dlatego, że naukowcy zauważyli, że osoby, które dostarczają duże ilości tej witaminy, mają istotnie mniejsze ryzyko udaru mózgu. Istotnie, bo nawet o 18 do 29%. Dotarłem też do badania, w którym na podstawie uzyskanych wyników naukowcy zasugerowali, że w przypadku osób, które mają problemy z krążeniem, sok z buraków może chronić przed zawałem mięśnia sercowego lub zmniejszać uszkodzenia serca, gdy dojdzie do zawału. Pozostając jeszcze w temacie układu krążenia, chciałbym odnieść się do powszechnie panującego przekonania, że buraki leczą anemię. Gdy któryś z moich pacjentów pyta mnie, czy rzeczywiście buraki działają w ten sposób, to odpowiadam zgodnie z prawdą i tak, i nie. Wiem, że bardzo często czerwony kolor buraków utożsamiany jest w pewnym stopniu z krwią. Niestety jednak podobna barwa nie ma tutaj żadnego znaczenia. Mówiąc w dużym uproszczeniu, anemia, czyli niedokrwistość, to choroba związana z niedoborem krwinek czerwonych lub ich nieprawidłową budową. Krwinki czerwone, czyli erytrocyty, żeby mogły być wytwarzane i działać prawidłowo, potrzebują obecności różnych składników odżywczych i jednym z nich jest żelazo. Często spotykam się z opinią, że buraki zawierają właśnie wysokie ilości żelaza, jednak aby zweryfikować tę informację, wystarczy sięgnąć do tablic wartości odżywczych produktów. Można tam przeczytać, że w jednym buraku znajduje się około 0,8 mg żelaza. Po pierwsze, taka ilość żelaza pokrywa dzienne zapotrzebowanie na ten składnik tylko w 5% u osób zdrowych. Po drugie, osoby z anemią wymagają jeszcze większej dawki żelaza niż osoby zdrowe. I po trzecie, żelazo znajdujące się w burakach, jak i w innych produktach roślinnych, charakteryzuje się niskim stopniem wchłaniania, gdyż jest to tzw. żelazo niechemowe. Dlatego też osoby z anemią, które bazują głównie na burakach, mogą się rozczarować. Żelazo jest potrzebne, a z buraków go po prostu nie wyczarujemy. Mimo tego warto, aby osoby z niedokrwistością sięgały po te warzywa. Te niewielkie ilości żelaza jednak w nich są, a dodatkowo buraki zawierają trochę witaminy C, która jak wiadomo zwiększa przyswajanie tego pierwiastka. Jednak podkreślam, że buraki to tylko dodatek w anemii, cenny dodatek, ale tylko dodatek. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inną ciekawą kwestię. Otóż do anemii prowadzi nie tylko niedobór żelaza, ale jej przyczyną może być również brak kwasu foliowego. Mówimy wtedy o niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego. Ten rodzaj anemii daje bardzo podobne objawy do anemii spowodowanej brakiem żelaza. I w takiej sytuacji buraki mają już zdecydowanie większe pole do popisu, bo jak wspomniałem, są one bardzo dobrym źródłem tej witaminy. Wówczas możemy powiedzieć, że buraki są naprawdę dobrym produktem na anemię, jednak cały szkopuł tkwi w tym, co jest przyczyną naszej anemii. Buraki mogą być też cennym produktem zapobiegającym niebezpiecznemu wzrostowi stężenia homocysteiny we krwi, czy też obniżającym jej poziom, gdy dojdzie do hiperhomocysteinemii. Homocysteina to aminokwas, którego nadmiar spowodowany np. stosowaniem niewłaściwej diety stanowi poważne zagrożenie dla naszego układu krążenia. Homocysteina, gdy występuje w nadmiarze, to uszkadza nasze naczynia krwionośne, powoduje zmniejszenie ich elastyczności i zdolności do rozszerzania się. Można powiedzieć, że to szkodnik drażniący naczynia krwionośne. Dodatkowo nasila ona stany zapalne i działa prozakrzepowo i może przyczyniać się do miażdżycy. W jednej z polskich prac naukowych znalazłem informację, że osoby, które mają wysoki poziom homocysteiny we krwi, cechują się niemal dwukrotnie wyższą umieralnością z powodu chorób układu krążenia. I tu z pomocą przychodzą właśnie buraki. Otóż badacze udowodnili, że dostarczanie naszemu organizmowi dużych ilości betainy, która naturalnie znajduje się w burakach, może spowodować obniżenie stężenia homocysteiny we krwi o średnio 5 do 20%. Co prawda w badaniach stosowano wyższe ilości betainy niż te, które znajdują się w burakach, to jednak zaobserwowany mechanizm działania dowodzi, że warto, aby te warzywa włączyć do swojej diety. Co więcej, w obniżaniu poziomu homocysteiny we krwi jest bardzo skuteczny nie kto inny jak kwas foliowy, co również potwierdzają liczne badania naukowe. A że buraki zawierają i betainę, i kwas foliowy, to tylko potwierdza, że będą pomocne w walce ze zbyt wysokim poziomem homocysteiny. Jak wcześniej wspomniałem, buraki są cennym źródłem przeciwutleniaczy, np. w postaci betaniny i betacyjaniny. Dotarłem do pracy naukowej, której autorzy dowiedli, że związki te za sprawą swoich właściwości antyoksydacyjnych mogą zapobiegać utlenianiu cholesterolu i jest to mechanizm szalenie ważny dla zachowania zdrowia, bo o ile cholesterol sam w sobie nie jest szkodliwy, to niestety jego utleniona forma już tak. To właśnie utlenione cząsteczki cholesterolu przyczyniają się do rozwoju miażdżycy i to właśnie przez te cząsteczki normalny cholesterol jest owiany złą sławą. Buraki działają również ochronnie na wątrobę. Szereg przeprowadzonych badań na zwierzętach pokazał, że buraki i związki w nich zawarte zapobiegają uszkodzeniom wątroby w momencie, gdy ma ona kontakt z substancjami szkodliwymi i toksycznymi. Dla przykładu badacze zauważyli, że buraki zmniejszają stres oksydacyjny w komórkach wątroby, który może być wywołany np. czterochlorkiem węgla. W innej pracy naukowcy dowiedli, że stosowanie ekstraktu z buraka spowodowało korzystne obniżenie stężenia enzymów wątrobowych u osobników, u których doszło do uszkodzenia wątroby na skutek stosowania alkoholu. Dodatkowo podawanie buraka doprowadziło do mniejszego gromadzenia się tłuszczu w wątrobie i naciekania komórek zapalnych. Warto też wspomnieć o pracach, w których ich autorzy dowiedli, że związki obecne w buraku chronią przed uszkodzeniem wątroby spowodowanym działaniem składników rakotwórczych. Mam tu na myśli N-nitrozodietyloaminę, a także działaniem pestycydów takich jak chloropiryfos. Co ciekawe, betanina znajdująca się w burakach może w pewnym stopniu zapobiegać uszkodzeniom wątroby spowodowanym stosowaniem paracetamolu. Wszystkie te dane świadczą o tym, że jeśli chcemy zrobić coś dobrego dla swojej wątroby, to regularnie sięgajmy po buraki. Poza działaniem ochronnym na wątrobę, burak zapobiega również uszkodzeniom nerek. W literaturze naukowej znalazłem wyniki doświadczenia, które pokazały, że stosowanie buraka może zapobiegać skutkom ubocznym spowodowanym stosowaniem gentamycyny, czyli antybiotyku. Składniki znajdujące się w buraku mogą łagodzić dysfunkcję nerek i uszkodzenia strukturalne poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i zmniejszenie nacieku zapalnego w kanalikach nerkowych. Dodatkowo, podobnie jak to miało miejsce w stosunku do wątroby, burak chroni również nerki przed toksycznym działaniem pestycydów. Ze względu na to, że buraki wykazują działanie ochronne wobec wątroby i nerek, czyli dwóch najważniejszych organów oczyszczających nasz organizm, można powiedzieć, że dokładają swoją cegiełkę w procesach detoksykacyjnych. Istnieją też przesłanki naukowe, które wskazują, że spożywanie buraków może wiązać się z poprawą funkcji poznawczych, czyli z funkcjonowaniem mózgu. Naukowcy dowiedli, że sok z buraków poprawia przepływ krwi przez mózg, w tym przez region nazywany korą przedczołową. Tutaj dopowiem, że kora przedczołowa odgrywa istotną rolę w zapamiętywaniu, a także planowaniu działań. I to właśnie potwierdzili badacze. Sok z buraków zwiększa wydajność mózgu. W innym doświadczeniu badacze dowiedli również, że spożywanie soku z buraków w połączeniu z aktywnością fizyczną zwiększa plastyczność mózgu u osób starszych, czyli wpływa korzystnie na powstawanie nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. I ta sieć komórek nerwowych swoją budową przypominała tą, która występuje u osób młodszych. Dlatego jeśli chcesz wspomóc pracę swojego mózgu i nieco go odmłodzić, to warto do swojej diety włączyć buraki. Burakom przypisuje się również właściwości przeciwnowotworowe. Niestety jednak w tym temacie dysponujemy tylko umiarkowanie silnymi dowodami naukowymi. Badania na liniach komórkowych pokazały, że związki znajdujące się w burakach mogą hamować rozwój komórek raka piersi i raka prostaty. Te obserwacje mogą być wzmocnione poprzez fakt, iż aktualny stan wiedzy pokazuje, że wysokie spożycie kwasu foliowego zmniejsza ryzyko powstawania raka piersi, a to, że buraki zawierają dużo tej witaminy, już wiemy. Tu jeszcze dodam, że znalazłem też obszerne opracowanie naukowe, które dowodzi, że dostarczając duże ilości folianów, czyli kwasu foliowego występującego naturalnie w żywności, zmniejszamy ryzyko wystąpienia raka trzustki nawet o 34%. Dodatkowo eksperci odnotowali, że buraki, działając ochronnie na wątrobę, zapobiegają powstawaniu nowotworów tego narządu. Na podstawie wiedzy, którą posiadam, uważam, że regularne spożywanie buraków jest dobrym rozwiązaniem mającym na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory, ale jednocześnie podkreślam i zarazem odradzam wypijanie hektolitrów soku z buraków przez pacjentów, u których zdiagnozowano już raka, a wiem, że taka praktyka jest stosunkowo często stosowana. Według mnie może przynieść więcej złego niż dobrego, chociażby dlatego, że sok z buraka stosowany w nadmiernych ilościach może prowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych i wywoływać biegunkę, która z kolei może nasilać niedożywienie. Nadal nie wiemy zbyt dużo o interakcjach zachodzących pomiędzy składnikami obecnymi w burakach a lekami przeciwnowotworowymi. W literaturze naukowej znany jest przypadek kobiety, u której doszło do zatrucia w wyniku spożywania właśnie soku z buraka podczas przyjmowania metotreksatu, czyli silnego leku immunosupresyjnego. Niestety choroby nowotworowe to bardzo złożony problem, w leczeniu którego nie ma złotego środka, a już na pewno nie jest nim burak. Jednak tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o działania prewencyjne, jak najbardziej jedzmy buraki. Chciałbym też wspomnieć, że buraki są również cennym produktem w diecie kobiet ciężarnych, a to za sprawą przywoływanego już tutaj kilkakrotnie kwasu foliowego. Witamina ta jest odpowiedzialna za prawidłowy rozwój płodu, w tym przede wszystkim mózgu i rdzenia kręgowego. W przypadku braku folianów w diecie kobiet ciężarnych dochodzi do poważnych komplikacji. Mam tu na myśli pojawienie się wad cewy nerwowej, które mogą objawiać się np. rozszczepieniem kręgosłupa, przepukliną mózgu, a nawet bezmózgowiem. U kobiet w ciąży, które spożywają zbyt małe ilości kwasu foliowego, częściej dochodzi do przedwczesnych porodów, przedwczesnego oddzielenia się łożyska i do poronień. Wobec tego, aby zwiększyć pulę kwasu foliowego w organizmie, warto sięgać właśnie po buraki. Dobra wiadomość również dla osób aktywnych fizycznie. Otóż szereg przeprowadzonych badań naukowych pokazał, że stosowanie soku z buraków może poprawić wytrzymałość krążeniowo-oddechową i tym samym zwiększyć wydolność fizyczną, a to za sprawą zwiększonej produkcji tlenku azotu. Stąd jeśli zależy Ci na osiąganiu dobrych wyników sportowych, to sok z buraka może Ci w tym pomóc. Buraki uważam za jedne z najzdrowszych warzyw, co potwierdzają wszystkie te informacje, o których przed chwilą wspomniałem. Jednak byłoby nie fair, gdybym nie powiedział o tej drugiej, negatywnej stronie buraków. Otóż buraki to warzywa cechujące się stosunkowo wysoką zawartością szczawianów. Szczawiany to związki antyodżywcze, które utrudniają wchłanianie m.in. wapnia. Dodatkowo dostarczanie wysokich ilości szczawianów przy jednoczesnym niskim spożyciu wapnia może prowadzić do tworzenia się kamieni nerkowych, a konkretnie kamieni szczawianowo-wapniowych. Jednak obecność szczawianów powinna być zmartwieniem wyłącznie dla osób, które spożywają niewiele wapnia. W przypadku osób, które na brak wapnia w diecie nie narzekają, szczawiany nie są żadnym zagrożeniem. Z pewnością nie jeden z Państwa doświadczył dolegliwości żołądkowo-jelitowych po spożyciu soku z buraków. Mam tu na myśli bóle brzucha, uczucie przelewania, a także biegunki. Te skutki uboczne wynikają z tego, że buraki zawierają duże ilości FODMAP, czyli związków łatwo fermentujących w jelitach. Dlatego też bardzo często odradza się spożywanie buraków, w tym soku na ich bazie, przez osoby cierpiące na choroby przewodu pokarmowego. Wspomniane objawy mogą szczególnie nasilać się np. u osób z zespołem jelita drażliwego, w skrócie IBS. Bardzo często spotykam się też z informacją, że ze względu na obecność szczawianów po buraki nie powinny sięgać osoby z dną moczanową. Jednak nie jest to prawdą. Otóż w przypadku stwierdzenia dny moczanowej zaleca się omijanie produktów, które po spożyciu powodują istotny wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi, a z buraków powstają niewielkie ilości tego związku, stąd bez przeszkód mogą znaleźć się w diecie osób cierpiących na wspomnianą chorobę. Teraz przejdę do podania przepisu na przygotowanie zakwasu z buraczków. Zanim jednak jeszcze to zrobię, to w kilku słowach powiem, dlaczego to właśnie zakwas i buraki kiszone warto spożywać. Po pierwsze, posiadają one praktycznie te same właściwości zdrowotne, co buraki surowe i sok z buraków. Po drugie, proces fermentacji sprawia, że zawierają one mniejsze ilości węglowodanów, a także, co bardzo ważne, mniejsze ilości wspomnianych związków fermentujących. Wobec tego spożywanie zarówno zakwasu, jak i samych buraków kiszonych nie powoduje zaburzeń żołądkowo-jelitowych, a na pewno nie w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku zwykłego soku. Po trzecie, jak pokazują badania naukowe, proces fermentacji sprawia, że żelazo znajdujące się w produkcie wchłania się w przewodzie pokarmowym w większym stopniu. I po czwarte, buraki fermentowane to źródło bakterii kwasu mlekowego, które tworzą korzystną dla naszego zdrowia florę bakteryjną jelit. Jeśli czujesz się źle po wypiciu świeżego soku z buraka, to wypróbuj zakwas i buraki kiszone. Sposób przygotowania jest bardzo prosty. Do sporządzenia kiszonych buraków będziesz potrzebować około 1 kg buraków, 1 litr wody, 1 łyżkę soli, tutaj zwracam uwagę, aby zachować proporcje 1 łyżka soli na 1 litr wody, 5-6 ząbków czosnku, a także szczyptę przypraw, np. pieprz, ziele angielskie, liście laurowe, nasiona kolendry lub korzeń chrzanu. Na samym początku podkreślam, że bardzo ważne jest tutaj zachowanie higieny i jak największej sterylności, dlatego należy dokładnie umyć i wyparzyć słoik, w którym będziemy przygotowywać zakwas. Podobnie wszystkie przybory kuchenne muszą być czyste. W pierwszym kroku sporządzamy solankę, łącząc po prostu ze sobą wodę i sól tak, aby dobrze się ona rozpuściła. W razie potrzeby można podgrzać wodę. Buraki należy obrać ze skórki, a następnie pokroić w grubą kostkę lub plastry. Następnie na dnie wyparzonego słoika należy ułożyć przyprawy. W przypadku czosnku zalecam najpierw go rozgnieść. Na warstwie przypraw układamy buraki i całość zalewamy solanką. Bardzo ważne jest to, aby buraki całkowicie znalazły się pod wodą. Żaden kawałek nie może się wydostawać na powierzchnię. Jeśli masz problemy z dokładnym przykryciem warzyw, to w sprzedaży dostępne są specjalne obciążniki do kiszenia i sitka dociskowe, które Ci w tym pomogą. Następnie słoik lekko zakręcamy i pozostawiamy go w ciepłym miejscu. W trakcie kiszenia może pojawić się biała piana, która jest zjawiskiem naturalnym i nie należy mylić ją z pleśnią. Można zebrać ją czystą, wyparzoną łyżeczką, choć nie jest to konieczne. Gdy piana nie będzie się już pojawiać, słoik należy szczelnie zakręcić i Twój zakwas powinien być gotowy po upływie około 5-7 dni. Po tym czasie zakwas należy przelać przez sito do wyparzonej butelki, szczelnie ją zamknąć i przełożyć do lodówki. Oczywiście kiszonych buraków nie wyrzucaj, tylko wykorzystaj je np. jako składnik sałatki. Możesz je również zblendować, połączyć z zakwasem i wypić całość w formie koktajlu. W przypadku, gdy pleść się jednak pojawi, to niestety całość trzeba wyrzucić. Gdy będziesz trzymać już w ręku zakwas, zapewne pojawi się pytanie, ile go spożywać. Ja zalecam swoim pacjentom pić pół szklanki zakwasu dziennie. Z kolei jeśli chodzi o zwykły sok z buraków, może być to 1 szklanka na dzień, o ile nie wywołuje ona skutków ubocznych. Zarówno w przypadku soku z buraków, jak i zakwasu najlepiej zrobić sobie przerwę w spożyciu po około 2 tygodniach. Jak mogli się Państwo w tym filmie przekonać, włączenie buraków do diety jest naprawdę dobrym i zdrowym rozwiązaniem. Jestem ciekaw, czy spożywają Państwo regularnie buraki, a jeśli tak, to w jakiej formie i czy mieliście okazję samodzielnie je kisić. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się w komentarzach własnymi doświadczeniami związanymi ze spożywaniem buraków i ich kiszeniem. A z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.